się ludziom tak dobrze jak tu. Lwowie, Lwowie, gdzie śpiewy przy tmulu nie płoczą ze snu. Studio Lwów. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Wojciech Jankowski, Studio Lwów. Jak w każdą środę, ale tym razem nietypowo, zazwyczaj nadajemy z redakcji Kuriera Galicyjskiego, bo to jest audycja radio Kurier Galicyjski, która jest nadawana w Radiu Wnet ze Lwowa, ale dzisiaj tak się potoczyły sprawy, że z Warszawy jestem w redakcji, w studiu Radia Wnet i podziwiam to piękne miejsce. Zawsze mi się ta wymiana żółtych i czarnych i szarych barw tutaj bardzo podoba. Dzisiaj wrócimy jeszcze do obchodów rocznicy wołyńskiej, które miały miejsce w miniony weekend, oraz przeniesiemy się na Ukrainę do Stanisława Łopuszyńskiego, który jest w trasie klawesynowo-rowerowej. Już Państwa informowaliśmy o tej trasie, nad którą Kurier Galicyjski ma pieczę. Ona się rozpoczęła w Zamościu, później prowadziła przez Lwów, Zamość, przez Złoczów, Lwów, kilka miejscowości na Ukrainie, w tym bardzo malowniczych, takich jak Kamieniec Podolski czy Chocim. Potem się przeniosła do Mołdawii, wiodła mołdawskim szlakiem, odwiedzając te miejsca, gdzie mieszkają Polacy, również te niekontrolowane przez Kiszyniów, również w Naddniestrzu, bo tam też mieszkają Polacy. Był koncert w Tyraspolu, był w Słobodzie Raszkowskiej, a więc w takiej polskiej wsi, gdzie do tej pory mieszkają Polacy, rzymscy katolicy, którzy często już nie mówią po polsku, mówią po ukraińsku, ale uważają siebie za Polaków. Później Stanisław Łopuszyński udał się do, przekroczył granicę Mołdawii z Ukrainą, do Budziaku. Tam miał koncert w Białogrodzie nad Morzem Czarnym, a później będzie się udawał w drodze do Odessy i my mamy nadzieję, że w czasie tej trasy spotkamy się ze Stanisławem Łopuszyńskim. Ale wracamy do ważnej rocznicy 11 lipca. To jest ta data, którą uważamy za datę symboliczną, najważniejszą w obchodach zbrodni wołyńskiej, bo w 1943 roku tego dnia wymordowano najwięcej polskich wsi. Ta liczba urasta do, mówi się o 99, a często po prostu do 100. 100 miejsc, miejscowości, wiosek, gdzie tego dnia wymordowano Polaków. Jak zawsze, jak co roku miały miejsce obchody na Wołyniu, była tam również wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Na miejscu była ekipa Kuriera Galicyjskiego, która przeprowadziła z nią rozmowę. Konstanty Czawaga zapisał tę krótką rozmowę z panią marszałek. Tak, kolejna rocznica Krwawej Niedzieli, kolejna rocznica wydarzeń na Wołyniu. Tym razem przyjechałam na troszeczkę dłużej. Traktuję to jako swoistą pielgrzymkę narodową po cmentarzach, miejscach zbrodni, miejscach, w których moi rodacy się bronili. Tu, w Hucie Stepańskiej, nie czekali na śmierć, tylko stworzyli samoobronę i po prostu walczyli. I to dzięki właśnie tej walce wielu udało się uratować z Huty i pobliskich wiosek. To są takie trudne momenty, ale optymistycznym jest to, że społeczność lokalna, że Ukraińcy, którzy tu żyją, dbają o te miejsca, starają się je porządkować, dbają o pamięć, są życzliwi i otwarci. Mówią o tym, co się tu dokonało, i nie uciekają przed prawdą. Ja myślę, że musimy częściej być z tymi ludźmi, tu przyjeżdżać, tu się modlić, odmodlić te miejsca tragedii razem właśnie ze społecznością ukraińską. Wspólnie porządkować te miejsca, odkrywać nowe, rozmawiać, szukać potomków tych sprawiedliwych. Bo przecież to, że wielu naszym Polakom, rodakom udało się ocaleć, wyrwać, to dzięki tym, że sąsiedzi Ukraińcy mieli odwagę ostrzec, a czasami przechować u siebie, że ryzykowali życiem swoim i swoich rodzin, więc trzeba tych ludzi odnaleźć ich potomków,
te sprawy nagłośnić, potomków odznaczyć i w ten sposób też mówić o tym, co się stało. Mówić o tej historii, ale nie po to, żeby ją rozkładać na części, rozpamiętywać i budzić nienawiść, tylko tak jak dzisiaj to w czasie modlitwy, w czasie kazania ksiądz biskup powiedział, by wybaczyć, by się pojednać, a nie nosić nienawiści w sercu. Dziennikarz zwykle powinien powstrzymywać się od komentarzy, ale cisną się na usta piękne słowa pani marszałek Małgorzaty Gosiewskiej, wypowiedziane na Wołyniu w czasie obchodów w tym roku. Obchody były dłuższe niż jeden dzień. Odwiedzono m.in. Hutę Stepańską, tam gdzie wymordowano Polaków w tym okresie. Również jak co roku w Łódzku w katedrze odbyła się msza i takie hasło, które tutaj się pojawia, msze niedokończone. A to dlatego, że 11 lipca część mordów, duża część z nich została dokonana w czasie mszy świętej, kiedy Polaków znaleziono w jednym miejscu zgromadzonych, to znaczy zgromadzonych w kościołach rzymskokatolickich na Wołynia. Na Wołyniu ekipa Kuriera Galicyjskiego rozmawiała również ze starostą jednej z wsi, gdzie mieszkali Polacy. Taka rozmowa, krótka po ukraińsku. Myślę, że państwo zrozumieją na samym końcu. Streszczę tę wypowiedź pani starosty. Znajete, nasza bieda w tomu, że my czegoś, jak byli młodsi, nie chcieli znać swojej historii, chociaż byli na ten czas żywi ludzie, którzy mogli nam bardzo dużo o tym rozkazać. Na dzisiejszy dzień ona, ta historia dużo перекручена. Ви знаєте, які зараз події в нас в державі. І дуже жалкую про те, що як дідусь мій був живий, розказував про ці події, я не хотіла його слухати. А тепер уже починаємо збирати до кучі правдиву історію з тих крупиць, від тих людей, які ще лишилися на сьогоднішній час живі на території. Знаємо, що як будемо пам'ятати минуле своє, то більше ніколи не будемо намагатися виправляти помилки, і щоб таких подій більше ніколи в нас не було. Хочемо жити мирно, добрі, злагоді і любові, щоб ми були дійсно з сусідами, справжні сусідом. Pani starosta Korewa mówiła o tym, że w dzieciństwie nie interesowała się historią, że właściwie mieszkańcy tych okolic niewiele o tym wiedzieli i nawet gdy ktoś chciał opowiadać, a tak się okazało, że w tym wypadku dziad czasami opowiadał, jej to nie interesowało, ona nie słuchała, a teraz już jest trochę późno, żeby dowiedzieć się od tych pierwszych świadków, ale ważne też jest, żeby upamiętniać te miejsca i dbać o nie. Nagraliśmy tę rozmowę, ponieważ ta pani opiekuje się jednym z miejsc pochówku i tam pielęgnuje to miejsce i dogląda razem z mieszkańcami wsi. Tę rozmowę nagrał Konstanty Czawaga, który w czasie obchodów rocznicy rzezi wołyńskiej również rozmawiał z ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, z Bartoszem Cichockim. W tym roku modlimy się za dusze ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Stepańskiej. Pani marszałek na czele delegacji bierze udział w tych obchodach, ale zdecydowała też odwiedzić okoliczne miejsca, gdzie również spoczywają ofiary. Na szczęście tak się złożyło wysiłkiem różnych środowisk, osób, w szczególności pana Janusza Choroszkiewicza, że w tych miejscach stoją krzyże. Mamy miejsce wyraźne, gdzie możemy się pomodlić, złożyć kwiaty. Natomiast trzeba ze smutkiem powiedzieć, że w bardzo wielu miejscach tych krzyży nie ma. Bardzo wiele miejsc masowych pochówków jest nawet nieznana. I to nie dotyczy tylko ofiar rzezi wołyńskiej 1943-1944 roku. To dotyczy także konfliktów roku 20. To dotyczy zbrodni katyńskiej, której ofiary NKWD spoczywają także na terytorium dzisiejszej Ukrainy. Także tych miejsc jest bardzo wiele i liczymy na to, że we współpracy ze stroną ukraińską będziemy je odnajdywać, będziemy je porządkować, będziemy zmarłym w różnych konfliktach mogli zapewnić chrześcijański pochówek. Będziemy się mogli wspólnie, tak jak dzisiaj było w Hucie Stepańskiej, z udziałem przedstawicieli władz Ukrainy, wspólnie na nich modlić i zastanawiać nad tym, jak budować nasz dialog tożsamości. Mowy. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, Bartosz Cichocki, a za chwilę przenosimy się już do tematów lżejszych.
Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Lwowie, gdzie śpiewy przed kulą nie płucą ze snu. Tylko w Lwowie. Studio Lwów. A my łączymy się z panem Stanisławem Łopuszyńskim, który bierze udział w wyprawie, no prawie w awanturniczej, może to przesada, klawesynowo-rowerowej przez Ukrainę, przez Galicję, przez Podolę, przez Naddniestrze, by dojechać do Odessy i gdzieś tam na szlaku powinniśmy dopaść pana Stanisława Łopuszyńskiego. Czy jest pan po drugiej stronie telefonu i jak nas słychać? Dzień dobry, jestem jak najbardziej dostępny, zadowolony i myślę, że zmobilizowany do ostatniego odcinka mojej wycieczki. Jak pan długo już jest w trasie? Zaczął pan w Zamościu, był pan u nas we Lwowie, potem łączyliśmy się z panem również w Studio Lwów i w programie wschodnim. Nasi stali słuchacze znają z grubsza pana trasę, ale proszę przypomnieć nam, jakie miejsca pan odwiedził? Oczywiście. Wszystko rozpoczęło się 20, o rany, już zapomniałem, albo 25, albo 26, albo 27 czerwca. Na pewno był to piątek, niecałe 3 tygodnie temu, kiedy to wykonałem wraz z moją siostrą koncert inauguracyjny w katedrze w Zamościu. Potem były koncerty w takich miejscowościach jak Lwów, jak Złoczów, Tarnopol, Jazłowiec, Kamieniec Podolski, Chocim, to na terytorium Ukrainy. Później przedostałem się przez granicę ukraińsko-mołdawską do słynnej Bezarabii. Później Naddniestrze, Raszków, Sienkiewiczowski, później Kiszyniów, koncert w Tiraspolu. Iż wreszcie wczoraj miałem wielką przyjemność gościć na scenie w Białogrodzie nad Dniestrem, gdzie zostałem przyjęty tak gorąco. Myślę, że gorętsza to tylko dzisiaj temperatura jest. Nasz wieszcz napisał stepy Ackermanu. Czy widział pan te stepy? Jakie to są krajobrazy? Jaka atmosfera tam panuje? Moi gospodarze, którzy mnie tutaj przyjęli, których bardzo pozdrawiam, czyli Ninę i Janusza, powiedzieli, że stepów to już za bardzo tutaj nie mam, bo wszystko zarosło i kukurydzą, są uprawy. Jednakże gdzieś ten Ackerman cały czas błyszczy. Zresztą dowiedziałem się, co tak naprawdę jest lampą tego Ackermanu i jeżeli chcą państwo się dowiedzieć, czym to jest, to zapraszam na mojego Instagrama Stanley Łopuszyński, gdzie to wszystko będzie opisane. Jakich ludzi pan... Tak, słuchamy pana. Tak, ludzi spotykam samych najwspanialszych. To jest chyba oddzielna kategoria ludzi, szczególnie na takich wyjazdach. Tutaj to jest bezkompromisowe dobro, wspaniała opieka i przede wszystkim uśmiech, a także, jak się chyba okazuje, wdzięczność za to, jak gram, co gram i ile od siebie daję. A proszę powiedzieć, jak pan przewiduje koncert w Odessie, bo to będzie no już niestety ostatni punkt w pana trasie. Oczywiście, no stety albo niestety, no jak się jeden projekt skończy, to się rozpoczyna zapewne drugi. Więc już mówię, zapraszam wszystkich do Centrum Kultury Bułgarskiej w Odessie na godzinę 18, gdzie oprócz tego, że ja będę wykonywał repertuar taki fortepianowy, ale niekoniecznie w 100% klasyczny, to dzisiaj do Odessy przylatuje z Polski specjalnie wspaniała wokalistka Dorota Sacewicz, z którą wykonamy no kilka niezwykłych utworów wokalno-instrumentalnych, przy czym będzie to piosenka, nie będzie to żadna opera, będzie opowieść o podróżowaniu, o byciu wolnym, o szukaniu tych chwil. I oprócz tego wystąpi ze mną osoba związana z też słynnym w Odessie Towarzystwem Kultury Polskiej, Polska Nuta, Sonia Peigert. I na to wszystko złoży się, mi się wydaje, koncert w Odessie. I to będzie piękne. Czy już pan Morze Czarne widział na swojej trasie? Nie widziałem i nawet nie chciałem widzieć. Widziałem Zatokę Liman. Tak, Liman Dniestrowski tutaj dostaje podpowiedzi. Także jeszcze nie, ponieważ chciałem zobaczyć Morze Czarne na rowerze.
tak jak kiedyś zobaczyłem Morze Adriatyckie na Półwyspie Istria po raz pierwszy w Chorwacji. Także mam te chwile przed sobą, a jeszcze oprócz tych chwil 80 kilometrów, a na miejscu pod Sadami Potiomkinowskimi czekają na mnie przyjaciele, którzy specjalnie przylecieli z Polski. Także pozdrawiam jeszcze Mareczka, pozdrawiam Sebastiana i kolegę Bartka, którzy będą fotografować mój przyjazd, a także moi rodzice, bo drodzy Państwo, okazało się, zrobili to, przyjechali do Białogardu z moim klawesynem, gdzie wczoraj wykonałem recital i taką niespodziankę w ten czas wakacyjny mi dali, także będziemy i rodzinnie, i w gronie przyjaciół podziwiać, tak naprawdę ten mój wjazd do tego pięknego miasta. Stali słuchacze programu Wschodniego i Studia Lwów na pewno pamiętają, że dzwoniliśmy do pana tuż przed momentem, gdy miał pan się udać do sławnych w Mołdawii piwnic w Krikowej. To są piwnice gospodara Stefana, który w Polsce tak się nie nazywa, ale w Rumunii nazywany jest Stefan Wielki i Święty, bo nie dość, że był wielkim władcą Mołdawii, ale przez jakiś czas również lennikiem korony, to był również kanonizowany przez rumuńską cerkiew prawosławną w roku, jeżeli dobrze pamiętam, 91 i w Rumunii jest nazywany Wielki i Święty, chociaż jak mówią, tak naprawdę świętym nie był. Czy pan dotarł do tych wspaniałych piwnic, do których dwa razy mnie już nie wpuszczono? Dotarłem i panie redaktorze, niemal by wyszło tak, żebym poszedł pańskimi śladami, bo oczywiście, drodzy państwo, Krikowa jest niezwykłym miejscem, ale nigdzie nie ma informacji, że trzeba zrobić rezerwację na daną godzinę, żeby się wybrać z grupami, bo tam się jednak podróżuje po tych gigantycznej ilości kilometrach właśnie piwnic krikowskich. I proszę sobie wyobrazić, że na początku wszedłem, zapytałem się, czy mogę kupić bilet, powiedzieli, czy mam rezerwację, okazało się, że nie mam. I finalnie odbiłem się od bramki, aczkolwiek niestety ja bardzo rzadko ustępuję. Wróciłem 3 sekundy później i spytałem się, czy mogę dołączyć do jakiejśkolwiek grupy, a że przypadkowo za kontuarem siedziały takie dwie dość młode właśnie sprzedawczynie biletów, to gdzieś tam udało się uśmiechnąć i dostałem dołączony do grupy w języku rumuńskim. I przy okazji podszedł do mnie właśnie jakiś obywatel Mołdawii, którego też pozdrawiam, i spytał się, czy może mi tłumaczyć na angielski, więc bardzo fajnie to wyszło. I przy okazji, to był zupełny przypadek, tam jest podczas zwiedzania sala kinowa, która opowiada o historii i Mołdawii, samej Krikowej, i przypadkowo stało tam bardzo dobrze nastrojone pianino, więc jeszcze koncert zagrałem dla całej grupy. Także oprócz tego, że musiałem chwilkę odczekać po wyjściu z piwnic, ponieważ zwiedzić, a nie spróbować, to błąd, to na wieczór dojechałem do Kiszyniowa, gdzie spotkałem się z przedstawicielami ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Kiszyniowie, którzy zaopiekowali się mną i pokazali mi miasto. Bardzo, jak się okazało, żywe nocą. A ja wrócę do tych legendarnych piwnic, do których mnie nie wpuszczono. Czy rzeczywiście one są tak wielkie, że samochodami się po nich jeździ, że są zastawione beczkami z winem, aż po miejsce, gdzie wzrok już nie daje rady w tym świetle? To wszystko, panie redaktorze, się zgadza. Przy czym trudno by wjeżdżać własnym samochodem, ponieważ po pierwsze byśmy się zgubili, ale są tam takie autostrady, jest sygnalizacja świetlna, są znaki drogowe, a zwiedzamy piwnice w takich elektrycznych busach, myślę, że z 15-osobowych, także wszystko jest ekologiczne, nie ma spalin w środku, ale rzeczywiście jedzie się, temperatura stała, to jest 12-14 stopni, także jeżeli ktoś by chciał w sandałkach, prawda, i tylko w stroju rowerowym zwiedzać, czego ja nie zrobiłem, bo się przygotowałem, to jednak odradzałbym w stroju plażowym wchodzić tam, bo można się nabawić zapalenia płuc. Dziękuję za rozmowę i gorąco pozdrawiam. Mam nadzieję, ja jestem pewien nawet, że ten ostatni koncert w Odessie będzie wyborny. Stanisław Łopuszyński, który jest gdzieś w Budziaku, gdzieś tam na południu, prawie jestem nad Morzem Czarnym. W Białogrodzie, nad Dniestrem. Cały czas w Białogrodzie. Trudno mi wyjechać. Stepy Akermanu, których już nie ma. Gorąco pozdrawiamy. Wojciech Jankowski, dziękuję Państwu za uwagę. Miłosz realizował audycję. Do usłyszenia za tydzień, prawdopodobnie już ze Lwowa. Do usłyszenia.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Audycja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.